serdecznie za 5 ma. Ja tak cicho mówię, ponieważ chcę zaskoczyć operatora. Może pójdę do jej pochłaniacza. Operator jeszcze śpi, także mam 5 minut na zrobienie śniadania i na zrobienie kawy. Chcę zrobić taką przyjemność, ponieważ ja nie pamiętam, kiedy ja ostatni raz robiłam nam śniadanie albo kawę rano przed wyjściem do pracy. Także chcę mu zrobić surprise'a. Mam nadzieję, że mi wyjdzie, także zabieram się za kawę. Za śniadanie jestem już wykąpana, bo wstałam dużo wcześniej. Mam już zrobioną poranną pielęgnację, włosy wymyte, także zaraz będę suszyć, układać, malować je. No i oczywiście standard codzienny. Dobra, zabieram się za kawę i za śniadanie. Kochani, zobaczcie, co tu się dzieje. Wstaje operator, idzie do kuchni, patrzy, a tu śniadanie przygotowane. Adzi też ma przygotowane w swoim świątecznym kubku kawa. Ja mam w kubku Stempel Bar, też niby świąteczny, bo to Stempel Bar, tam się zawsze świętuje. No i co na śniadanko dzisiaj? Sałateczka, salami, serek, kanapeczka. No, niby w gębie. Także co, zabieramy się za śniadanie, bo takie pyszności nie mogą leżeć za długo na talerzyku. Już mój brzuszek się domaga, chcemy śniadanko. No co jest? Tylko bardzo cię proszę, nie przyzwyczajać do takich śniadań. A dlaczego? Ja myślę, że to jest bardzo dobre rozwiązanie. Mamy. Nie, to jutro tylko, też poproszę nie, takie. Nie, tylko dlatego, że dzisiaj się muszę ogarnąć i muszę być reprezentatywna. Aha. A jutro robisz śniadanie ty. Jutro już nie mogę. Możesz sobie budzik nastawić za 10:07. Aha, no to dzięki. No widzicie, trzeba korzystać, to tylko jeden raz w roku takie śniadanie. Jesteśmy prześwietleni? Nie jesteśmy prześwietleni. Cały czas sprawdzam, bo... Słoneczny dzień, dobry. Bo chciałam włączyć aparat, jest pięknie, jest słonecznie, przynajmniej na razie. Słuchajcie, my jesteśmy już po spotkaniu, jesteśmy po pracy. I ja wyczułam moim jęzorem, że rośnie mi kolejna opryszka, brawo! Jak nigdy nie miałam problemu z opryszką, tak teraz jakoś bardzo często to dziadostwo wychodzi mi na wardze, ale mam w domu plastry, także sobie przykleję. A gorsza informacja to jest to, że jedziemy do operator gdzie? Na obiad. Na obiad, jedziemy na obiad, jedziemy na gotowca. Co prawda mamy obiad w domu, ale jeszcze nie wracamy do domu. Jedziemy jeszcze na zakupy, więc stwierdziłam, że namówię operatora na McDonalda. I ja będę jadła moją ulubioną wersję, którą wam już kiedyś pokazywałam, wrapa. A operator nie wiem, co będzie zamawiał. Nie wiem jeszcze. Ale jedziemy na McDrive. Nie będziemy wchodzić do środka, tylko po prostu sobie na McDrive zamówimy. Także jedziemy zamówić jakieś żarło, bo moje żebra to już się do żołądka przykleiło. Taka jestem głodna. Jednak za mało tej sałatki sobie nałożyłam dzisiaj rano. Mamy nasze wrapy. Operator też je wrapa dzisiaj. Tak. Słuchajcie, to są najlepsze wrapy w McDonaldzie, jakie jadłam. Także otwieram wrapa dla operatora. Tak wyglądają wrapy. Słuchajcie, one są przepyszne. One są z kurczakiem crispy. Ja już wam je pokazywałam zresztą. To jest najlepszy wrap, jakiego jadłam. Chyba to wam też mówiłam. Także operator już wcina, ja też się zabieram za wcinanie. Tak jak wam mówiłam, zabieram was na zakupy i zabrałam was do polskiej hurtowni. Jest jak strasznie wieje. Zrobiliśmy zakupy, zobaczcie, to wszystko. I sneak peek, a resztę pokażę wam w domu, także to jest dopiero część zakupów, to nie jest wszystko. Ale stwierdziliśmy, że wcześniej sobie podjedziemy do polskiej hurtowni, bo są rzeczy, które mogą leżeć, a potem wiadomo będzie dużo ludzi, co mi dzisiaj też było dużo ludzi. Także wracam. I jedziemy do domu. Ja wam chcę pokazać kartki, które zaprojektował Dominik. Są to kartki z Minionem. I tak nie wiedzieliśmy, czy kupić kartki gotowe w sklepie i dać naszym znajomym z pracy, czy może coś Dominik zaprojektuje. No i okazało się, że miał chwilę czasu i zaprojektował takie kartki. Wydrukował wczoraj rano, oddał do bigowania. I dzisiaj je otrzymaliśmy, także za chwilę będę się zabierała i będę tutaj pisała życzenia świąteczne naszym znajomym z pracy. Kartki są bardzo fajne, ten Minion jest taki słodki, a zarazem zabawny. Zaraz wam pokażę, jak kartki wyglądają w środku, tylko tutaj już jedna kartka jest przeze mnie podpisana, bo chciałam sobie mniej więcej sprawdzić, jak to rozłożyć. A w środku wyglądają tak, gwiazdeczki,
zielone gałązki i kolorowe bombki. I oczywiście Merry Christmas. Naprawdę kartki są super, także ja zabieram się za wypisywanie kartek naszym znajomym z pracy, no bo jutro ostatni dzień nasz w pracy, także musimy wszystko mieć gotowe na jutro rano. Także kartki z minionem. Pokażę Wam szybko, co kupiliśmy. Uszka, pierogi z grzybami i z kapustą i pierogi ruskie już są zamrożone, ponieważ wychodząc z polskiej hurtowni nagrywałam ostatni wątek i aparat włożyłam do schowka i zapomniałam. Musiałam czekać, aż Dominik zejdzie na dół, a że chciałam już te pierogi to wszystko pomrozić, nie będę tutaj trzymać, więc wsadziłam od razu do zamrażalnika. Czy będą dobre, smaczne, dam Wam znać po Wigilii. A tutaj mam tak, X-katy solone, crunchipsy ulubione operatora, dwie kawy fusiary dla Dominika, ketchup, bo mamy końcówkę, dwa kubusie z brzoskwinią i z maliną. Brzoskwinie w syropie w puszce, bardzo fajna sprawa do tego kurczaka, którego ostatnio robiłam, także kupiłam to. Groszek konserwowy, pudliszki, mąka podobno najlepsza, nie wiem, moja mama ją chwali, więc kupiłam. Najlepsze śledzie, Lisner po kaszubsku ze smażoną cebulką, są przepyszne. Seler, nie wiem, zastanawiam się, czy nie robić sałatki jarzynowej na święta, dlatego kupiłam, jak nie, to na pewno go do czegoś zużyję. Olej kujawski, bo wiadomo, teraz tego oleju będzie trochę potrzebne. Margaryna Kasia, margaryna Palma, śmietana i makaron, nitka z Lubella, już Wam mówiłam, że to jest mój ulubiony. Dobra, ja to szybko wszystko pochowam i zaraz Wam pokażę resztę zakupów. I teraz Wam pokażę ostatnie rzeczy, które kupiliśmy w polskiej hurtowni. Pietruszka, marchewka, tutaj jest ser z Hochland, to dla mnie. Ser królewski, który ja również bardzo lubię i tutaj jest ser Gouda, który kupił sobie Dominik. Ja Wam w piątek pokazywałam, że Dominik sobie kupił takie duże, kilowe opakowanie sera żółtego. Już jest końcówka, także na pewno jutro wieczorem albo w sobotę rano ten ser zostanie otwarty. Wegeta do przyprawiania, ciastka holenderskie, ulubione ciastka operatora. Ja też je lubię, ale to są jedyne ciastka, które operator kupuje za każdym razem, jak jesteśmy w polskiej hurtowni. Mi bardzo posmakowały te wafle gofrowe, familijne, które polecała mi moja mama i powiem Wam, że są naprawdę pyszne, także kupiłam sobie dzisiaj opakowanie, jak byliśmy w polskiej hurtowni. Papier do pieczenia, fasola piękny Jaś, to jest fasola, którą będę... To jest ta drobna? Tak, to jest ta drobna. Będę ją dodawać do kapusty z grochem i grzybami na Wigilię. Tutaj mam fasola piękny Jaś, ona jest większa i ją będę gotowała samą w osolonej wodzie. I u nas w domu się podaje fasolę właśnie ugotowaną z masłem, także podtrzymam tradycję i my też zrobimy sobie. Kolejna rzecz, no to proszek do pieczenia, przyprawa korzenna do piernika, nie wiem, czy będę robić piernika, czy będę robić ciasto chałwowe, nie wiem, albo zrobię to i to. Barszczyk czerwony, bardzo dobry z winiary. Kolejny barszczyk czerwony, soda, pieprz ziarnisty, skamis. Przyprawa słodka i tu jest przyprawa złocista do kurczaka. To są takie dwie podstawowe przyprawy, których my bardzo często używamy. Jeszcze jeden proszek do pieczenia i rosołki z knury, rosołki z kury Knor. Też za każdym razem ostatnio jakoś je kupujemy. Także operator, uważaj tam. Także to są ostatnie rzeczy, które kupiliśmy. Jak widzicie, piekarnik się grzeje, to oznacza, że grzejemy kurczaka na obiad. Zabieram się za ogarnięcie tego, tutaj leży na blacie. Robię obiad i wrócę do Was za chwilę. Ja dzisiaj otrzymałam pierwszy prezent. Jest to gift karta, tylko chcę ją tak obrócić ostrożnie, ponieważ tutaj są życzenia. Tak wygląda. Wygląda jak karta bankomatowa, karta kredytowa. Merry Christmas. I tą gift kartę można zrealizować w większości sklepów w Irlandii. To jest bardzo fajne rozwiązanie na prezent. Czy na urodziny, czy właśnie na święta. Kupujemy taką gift kartę i albo sobie możemy do prezentu dołożyć, albo możemy zamknąć prezent w tej kwocie, którą dostaliśmy. Także bardzo fajna sprawa, bardzo się cieszę. Bardzo dziękuję. Na pewno skorzystam i zainwestuję w coś. Pojechaliśmy dzisiaj do polskiej hurtowni na zakupy przedświąteczne i nie mieliśmy listy. Stwierdziłam, że wszystko mam mniej więcej w swojej głowie, wiem, co mamy kupić. I byłam przekonana, że pierwszą rzeczą, którą potrzebuję, to jest papier do pieczenia. Co się okazało? Ja wkładałam ten papier tutaj do spiżarki, patrzę na półkę, a ja papier do pieczenia mam, który kupiłam będąc w Polsce w lipcu. Tak to jest, Aga, jak się jeździ na zakupy,
bez żadnej listy, jestem nieogarem totalnym. Także dzisiaj wieczorem siadam i robię listę zakupów, co mamy, czego nie mamy, bo znowu gdzieś pojedziemy i znowu będziemy mieć po dwie sztuki, bo jedną w domu, a drugą przywiozłam z zakupów. Wróciliśmy z pracy, oczywiście przebrałam się w ciuchy po domu, no i oczywiście przy obiedzie ufajdałam bluzę kurczakiem, także przebieram na nowo. Tak, to dobrze mieć ciucha ulubionego w szafie w postaci dwóch sztuk. Bardzo lubię tą bluzę po domu, dlatego mam drugą. W razie jak się coś przydarzy, zawsze mogę się przebrać. No a że ja jestem taka gapa, to mi się właśnie przydarzyło i zaraz muszę ją puścić, żeby nie było plam. Wspominałam Wam dzisiaj, że językiem czuję, że wychodzi mi opryszczka. No i wychodzi. Przyjechałam do domu, sprawdziłam w lusterku i już zaczyna się pojawiać. Nie jedna, aż dwie. Super! A chcę Wam powiedzieć o tych plasterkach, ponieważ jak miałam opryszczkę pod koniec listopada, to dostałam pytania pod vlogiem, co za plasterki używam. To są właśnie plasterki Compete, które używam na opryszczkę. A o tych plasterkach powiedział mi mój dentysta. Jak byłam u dentysty, właśnie miałam opryszczkę na wardze i powiedział, że musimy poczekać, nie będziemy leczyć zębów, ponieważ jak on zacznie dotykać palcami tą opryszczkę, to ją rozniesie mi po całych ustach. Także on właśnie mi polecił te plasterki, one bardzo szybko goją opryszczkę, także bardzo fajne, ja je używam. No i tak jak możecie zauważyć, one są niewidoczne, ich nie widać. Nie lubię ich przyklejać, bo one mi się nieraz strasznie rozciągają. Trzeba to zrobić bardzo delikatnie, ale naprawdę działają. U mnie się sprawdzają, także o tych plasterkach była mowa pod koniec listopada. No i teraz też będę je przyklejać, no bo dziadostwo znowu mi wychodzi. Zobaczcie, jaką piękną choinkę mają moi rodzice. Dzisiaj właśnie kupili, przed chwilą ubrali, wygląda przepięknie. Jest kolorowa, przepiękne bombki, światełka. Jeszcze tato dzisiaj jakieś dokupił, takie malutkie. Nie widać tego w kamerze, niestety Wam nie pokażę, ale choinka jest przepiękna. Już pora spać, wyruszyć w drogę, przyjaciela poznać znów. Mały pluszowy, bo to jest kubuś, puchaty kubuś, ramboli, bamboli. Już tyle? Nie wiem. Nie wiem? Zastanawiam się. Także dobra, będziemy kończyć tego vloga. Operator już przykurył tylko derką pusam nosek. Tak. Ja sobie przykleiłam plasterek, mam nadzieję, że ta oprycha mi zejdzie przed świętami, bo nie chciałabym takiego dziadostwa na swoich wargach mieć na święta. Także dobranoc, pa! Bye.